I dzień dobry! Zagrajmy w Might and Magic 6, kolejny odcinek po dla mnie dłuższej przerwie z powodu mojej choroby, niestety, która akurat musiała mnie zaatakować w święta Bożego Narodzenia, praktycznie, może trochę przed, ale zahaczyła o nie, więc w sumie do kitu. Ale już jestem w miarę normalny, aczkolwiek tu chciałem właśnie trochę święta ponagrywać, bo wiedziałem, że będę miał czas, a tu kicha. No nic. I jak to z przerwami miewa, nie do końca pamiętam, co się działo. Wcześniej byłem w Goblin Watch, więc na pewno tam mam wrócić. Widziałem, że porobiłem duże porządki, nawet tak to teraz wygląda. Mają, większość ma już te swoje płaszcze, jakie są płaszcze, te płachty, czy jak to tam nazwać, nigdy nie wiem, jak zawsze zapominam słowo cloak, jakie się dokładnie tłumaczy na jednik, i na jednik, na język polski. Dobra, chyba nic ciekawego, nie, już nic nie mogę zrobić, tutaj sobie. Tam trochę mocy dla nich, siły. Generalnie witam was wspaniałą, dobrą, ciepłą herbatą, którą właśnie chcę wypić, ale nie mogę, bo mikrofon blokuje. Później. Ach, jak dobrze sobie pograć na razie w Mighty Magic 6. Nie mogłem jakoś, kurczę, bardzo chciałem to zrobić. Mogę to nareszcie zrobić, tak bym nie mógł tego zrobić przez ten cały czas. Nie! Nie mogę, bo jak już nagrywam coś, to nie gram w to poza nagrywaniem, jeżeli rozumiecie. Pani! Wiesz co, może jeszcze nie błogosław? Albo błogosław, tak, jednak błogosław. Widzę te czerwone kropy, które już tu idą. O, jest pozbierane. Jak to mi tam poszło z nimi? O, no tyle źle, że zostawiłem tego głupka na wolności. Okej. Kurde, strasznie silny jest teraz ten czar jego. Twój czar, który się nazywa Harm, jest bardzo dobrym czarem. Odwal się. Nie będę go jednak używał zbyt często, bo nie chcę mordować many jego magii. Die. Ja się w sumie lekarzem. Ojej. A, okej, ci panowie. He! Kurde, trafię sobie na styki do gości. Gość jest niezły. Tak powiem, dar, czy tam cud zatrzymania czasu. Awatar, to tylko dzięki temu. Okej. Nie deprymujmy gościa może. Umie trafić, to umie. Jeszcze gdzieś tu jest jeden. Wiem, że to absurdalnie wygląda, ale oni tam są, ja ich widzę. I umiem jakoś... No na YouTube to prawdopodobnie nie będzie w ogóle było widać, że ja tutaj coś klikam na ten też. No, może trochę. Sam trochę wyciągam głowę w kierunku monitora nawet w tym momencie. A to są gobliny. Zwani tudzież jako goblinowie? Nie, gobliny. Oj! Króla mają. Nie, nie króla, szamona. Mają... jaskiniowego trolla. Nie mają. Mają tylko szamana. Okej. Tego. Come on, zabić go. Oj, przepraszam za ten telefon. Przestań tyrkać. Teraz popsuję wam, spoiler wam powiem, bo na końcu tej jaskini nie ma nic, oprócz jednej skrzyni, jeśli nie mylę. Oj! Oczywiście jeszcze... Przestań. Denerwuje mnie to. Przydałoby się, znaczy oczywiście nie prędko, o, nie chciałem tego zrobić,
Będzie taki fajny czar, który będzie powodował jakiś wybuch, eksplozję, tak żeby zranić wszystkich naokoło. Ale oczywiście, że będą takie czary. To jest oczywista oczywistość. Muszą być takie czary. Na pewno to będzie Fireball. I w sumie chyba nawet będę panią Karoliną starał się iść właśnie w magię ognia trochę bardziej niż inne. Może czemu nie? Ponieważ zawsze wybierałem właśnie inne rodzaje magii. Prawdopodobnie magię powietrza, magię ziemi zawsze trochę ten do góry dawałem. Więc może tym razem magię ognia. I już służyły się twoje punkty many, magii. Niestety. No come on, zniszczycie szczury. Pospolite szczury. Okej. Okay. Jeszcze coś? O, wow. No nie. Dobra. Oj. Czas użyć może jakichś scrollsów, czyli zwojów. Dobra, może też czas użyć nawet twojej magii. W sumie to twojej też magii, czemu nie, awatar, ponieważ ty możesz rzucać czary. Cały czas o tym zapominam. No, nice. Very nice. Brain sucker. Okej. Okay. Nie tak miałem zrobić, miałeś rzucić czar. Zaraz, tak w ogóle to Atos. Okej. Okay. Nie ma już żadnych agresywnych czarów. Jest Starburst, ale... Nie pamiętam jak to działa, powiem szczerze. I nie chcę się przekonać w tym momencie wbrew pozorom, bo jeszcze się okaże, że... to jest czar typu... Zrobię ci naokoło elektryczność, która się odbije od ściany, na przykład. No wiem, że jest taki jeden czar, nie wiem czy to nie jest przypadkiem ten czar właśnie. Więc napisie jakiegoś płynu. Excellent. Excellent. Dobra, trochę słabo. Teraz ty gościu. Yes. Yes. Będziesz rzucał czary. Dobra, teraz każdy rzuca czary na maksa. Oh, nice. Jeszcze jeden? Ty nie, już może? Dobra, bijemy gości już standardowo. A ty? Ty jesteś ex Bloodsucker. Ognisko nic nie daje. I mam nadzieję, że nie ma tutaj więcej przeciwników w tym wielkim... Tam coś jest, to jest tchórz? W tej jaskini... A nie, to jest jeszcze, kurczę, dopiero... Ojej. Ona się nie kończy w tym miejscu, ona jeszcze będzie tam dalej szła. To jest długie. Duże i długie. Tutaj w tej jaskini mamy trochę przedmiotów gdzieś tam po różnych miejscach, trzeba... wziąć, na przykład to. O! Spokojnie. Kto ma identyfikację? Chyba ty. Cordelas. Czy to jest w ogóle warte czegokolwiek? Nie, chyba. Nie, zdecydowanie nie. Jakaś dobra tarcza. Ale ty masz zdecydowanie lepszą tarczę w ogóle. Chyba jemu się poszczęściło z tą tarczą naprawdę. O! Skąd ty się to wziął? Znalazł u jakiegoś trupa. Jeszcze błogosławieństwo działa na całe szczęście, natomiast... Excellent. Mana się kończy, to jest dosyć kiepsko. Kate, ooo! Ej! Odwa się. W sumie to... Kurde, jeszcze dwóch szamanów, tam jest jeden szaman za nim. Znam jakieś ciekawe czary? Nie.
Dobra, trzeba ich po prostu pokonać. Za jeden. Okej, okay, skończyły się punkty magii niektórym. O, oh, come on, za dwa. Dobra, jest już w zasięgu na pewno ciachania. O, oh, come on, ludzie, macie błogosławieństwo. Jak teraz nie trafią, nie trafią, jak ja mówię. Ej. Bez przesady. O, wow. No właśnie, tak ma być, właśnie tak ma być. Chyba się obudzili. Już nie mogą w tego z tyłu. A, już, już, spokojnie, gość, już, już, już. Mamy tu jednego healera nawet, powiem ci. Kurde. Wow, a się uwziął. Za 9. Za 8. Dobra, seria. Nice, skarbie, no jak potrafi czasem. Nie czasem, no, to jest często, ale... O kurde. Czasami to jest... Gin! Tak jest. Muszę trochę im wpakować w bronię, przynajmniej i dwóm. Czy miecz, no w sumie ma 3, więc to nie jest jakoś tak strasznie mało. Dobra, na razie nic. Co to jest? To są tylko szczury, dam radę. Bez magii nawet. Come on, giant w tego dziada. Nice. Okej. Cudownie. Może byśmy tak zapisali. Oraz napisie, herbaty. Tak trochę między czasy. Chyba widzę więcej szczurów, jeśli nie mylę. Ano. Spokojnie powoli, żeby nie aktywować przypadkiem jakiegoś kolejnego... Kolejnej bandy, to tam siedzi, nie? Oraz ostatni. Udało mi się nawet dojść do nas. Taki cwaniak jeden z niego. Large rat, no dobra. Szczurki są słabiutkie, ale jedyne po prostu się ich obawiam z tym, żeby mnie przypadkiem nie zaraziły. Oj. O, odwa się. Właśnie, widziałem, że się skończył czar. Nie ma takiej opcji. Musisz to rzucić. Musisz wziąć surowy korzeń, człowieku. Wiem, że smaczne, ale... Okej. Okay. Okej, okay, kończy się to to wszystko w zasadzie. Jeśli nie mylę, bo to będzie taki ostatni... No już, zaraz pozabijamy ich, mówię. Nie musicie tutaj mini robić, jakichś specjalnych. Tam się jakiś zblokował. Resztki choroby jeszcze męczą. Cóż to jest? Coś to jest? Nie. Jakieś przejście? Oczywiście, że nie, ale jeszcze cały czas szczury tam będą za rogiem. Coś chyba jednak mimo wszystko tak. To niedobrze. Słyszę nawet w swojej lewej, prawej słuchawce. A nie. A tak! Jestem prawie pewien, że tutaj by... Ach, wow. Były szczury w tym... w tej niszy. I to w tej drugiej też będą. Ano, spokojnie! Pojedynczo. Wszystkie? Bardzo dobrze, udało nam się tą odnogę wyczyścić. W ile? W 15 minut, więc nadzieję, że w drugiej 15 zrobimy drugą, chyba że będzie krótsza. Nawet nie było zapułapkowane. Jakiś dobry miecz, który nie można zidentyfikować. Tego też.
O, człowieku. Kto dostanie ten przedmiocik? Osoba, która najbardziej obrywa, ponieważ jest to pierścień wytrzymałości. Pierścień wytrzymałości plus 6. Dobra, zrobimy zamianę. Ty dostaniesz pierścień wytrzymałości, Michael. A ty dostaniesz... Zaraz, co ja zrobiłem? Nie tak miało być. Ty miałeś... Vigor, to się nazywa dokładnie. Fine Ring of Vigor. Więc pierścień wytrzymałości idzie do naszego lekarza, kleryka. Nic tu nie ma już. Aby nam nie padł przypadkiem w pewnej dziwnej bitwie. Jak to na mapie wygląda? Wygląda to tak, że właśnie jest taka jedna długa śna odnoga. Widzicie co? Zrobię tutaj sen, bo mogę. Nie mogę teraz rzucić błogosławieństwa niestety, więc muszę to zrobić ręcznie. Karby, jak tylko sobie podejdę. Okej. Teraz w tamtą stronę, ale też powoli, bo tuż za rogiem jest banda goblina niestety. Troszkę szybciej, może co? I hop! Jakiegoś czerwonego mamy? Nie. Mamy dwóch niebieskich. S, pyk. Muszę jakiś taki sobie wyrobić system, żeby nie czarować niepotrzebnie Michaelem. Ej! Panowie! Dobra, atakujemy na max teraz. O, come on! Wszyscy nie trafili nagle. Straszne. Teraz. O, oh, come on. Nie wiem, co często to mówię, ale coś mi się zrobiło. Teraz troszkę sobie poszczelamy na odległość. Czemu nie? Nic mu to nie zrobiło. Sorry, ale po prostu zobaczyłem minę... jego. Ojej. O, co on jest tak daleko? Wal się, człowieku. Goblinie w sumie. Wow, za 12. Tam jest jakiś kurde ranny gość, trzeba jego zarąbać. A, to jest. Wspaniale. Mamy już P 6000 złota. Potem za to kupimy czary. Jakieś czary. Ładne czary. W ładnych książkach. Ze skórzaną oprawą. Aczkolwiek w sumie nie wiem, czy jeszcze są jakieś czary do nabycia. Powinna być nowa dostawa książeczek i w ogóle wszystkiego wkrótce, mam nadzieję. Wow, to jest sporo nawet tego tam, nie powiem. Więc użyjemy twoich czarów też. O, czyli ktoś mi się skończyła magia. Okej. Okay. Zdejmij. Dziękuję. Tamten ucieka, więc teraz bo dobra, zostaje nam tylko czela, nie prawie, żeby. Nie chciałem tego zrobić. Yes. Jeszcze przeżył? Jasny. Dobra, trudno. Dobra,
Koniec z rzucaniem czarów, panowie i panie, niestety. Bo nam się skończyło, że tak powiem. Coś. Albo nie. To jeszcze sobie pozwolę. Dobra, aktywujemy to dziadostwo. I będę strzelał po prostu łukiem, bo już darłeś sobie jakieś magię tutaj. To jest słabe. Come on. Podziękował. Tutaj też jest trochę taki kawał. Myślałem, że to będzie krótsze. A co będzie za rogiem? Znowu jakieś kurde... Jakieś grota musi być, nie może być pusto. Szczury? Znaczy... okej, oni. Dobra. Myślę, że sobie poradzimy bez magii. O, blisko, blisko, blisko. Hello. Wow. W sumie to trochę... Trochę ich dużo jednak. Ach, dlaczego awatar nie trafia? Dobra, teraz będzie łana seria, to czuję. W sensie, że teraz. Oni sobie też nie trafiają, więc to jest pocieszające. Zdecydowanie sobie nie trafią. No. Wow, dobrze jesteśmy. Albo oni są naprawdę beznadziejni. Dobra, dobra, pasa musiała się kiedyś skończyć. Przynajmniej ci panowie nie zatruwają nic w tym stylu, więc... Ojejku. Nie ma tu jakichś trupów za mną. Dobra, coś tu jeszcze jest w tym... Nie wiem, chyba nie. Dobra, to będzie... To jest koniec. I nawet nie ma szczurów. Także udało mi się to zrobić. Zarąbiście. Got it. Cóż za broń. To jest bardzo ładna broń, ale nikt nie używa niestety... Chyba, że o czymś nie wiem. Skórzana zbroja trochę lepsza. Może to się przyda. Nikt nie używa... włóczni, niestety. Aczkolwiek... A zaraz, to jest topór, okej. Nikt nie ma włóczni? Zaraz. Nie, nikomu nie dałem akurat, to trudno. Aczkolwiek może ktoś się nauczy. Nie wiem. No. Kto ma skórzaną zbroję? Kto ma najsłabszy pancerz? 26. Dzięki cenę on 26. To ma spore nawet, ale to i tak nie powinno tłumaczyć, że masz taki duży pancerz. A, ma hełm. No dobra, nie będzie, czyli w takim razie to on ma i tak najsłabszy. Dostajesz lepszą zbroję. Dwa lepiej. Słabo, słabo. Dobra. Koniec z tym miejscem. Cały Goblin Watch został oczyszczony normalnie. Nie brzmi jakoś strasznie podekscytowany z tego powodu, no ale co? To nie było jakieś wielkie miejsce w sumie. Nie było też jakieś specjalnie trudne. Powiem szczerze, było proste. Nie mogło być inaczej. Jeżeli mamy do czynienia tylko z goblinami, szczurami i bloodsuckerami, czy też wysysaczami krwi. O. A oto, goblin, czy tak to wygląda, żeby nie było. Chyba żadnych sekretów tutaj nie zostawiłem ze sobą, mam nadzieję. Come on, nie może tak jak szybciej. Nie. Także spadam stąd i nie powinienem powiedzieć let's get out of here. To jest siedzisko. Oraz przez to, że ostatnio zagrałem w Minecrafta, pomyślałem, że
jest noc i zaatakują mnie zombie. Albo cokolwiek, ale jest bezpiecznie. Thank God! Okej. Okay. I muzyka. Dlatego idziemy spać, żeby przerwać tą muzykę, która jest bardzo piękna. A, i tak idzie dalej. Po to, żeby zapukać do drzwi tego sklepu i nie tylko tego, w sumie do kilku innych sklepów też. Czyli tak trzeba poczekać 2 godziny do 8, aby zidentyfikować parę patentów. Puk, puk. Nie, ale możesz mi zidentyfikować 3 rzeczy. To... O! W sumie dobra, nawet. To będzie dla awatara. Zwyczajny pierścień. O, kolejny pierścień, który jest całkiem dobry. I o kurde, ale mi się trafiają przedmioty nawet, nie powiem. Sprytny, znaczy sprytny. Sobie kupimy jeszcze to, mi się przyda. To się przyda. Coś ciekawego tu jest do sprzedania, do kupienia. Ja ten nie za drogi jest. Znaczy, kurde, mogę sobie kupić, zastanawiam się. Cold Beam mam, Flame Arrow mam, Błogosławieństwo mam, tu mamy amulet. Szczęście plus 5 za 1600. Te buty się opłaca kupić, nikt nie ma butów, a są aż plus 6 i są tylko za 300. To są słabe rzeczy. To jest w sumie też nic ciekawego, dobra? A przyjdę, przyjdę kiedyś. Teraz tak, buciory ubieram. Albo awatar, albo ty, bo oni mają najsłabsze pancerze. On, bo awatar dostanie to z kolei. Celność plus 1. Nie dużo, ale... A, zaraz, to coś masz już. A, okej. Okay. Więc będzie tak. Każdy ma całkiem dobre teraz już te rękawice. Avatar mi tak ma do kitu z klasy pancerza strasznie AC ma słabe. 12! Trzeba mu to jakoś polepszyć. Z jakiego powodu, kurczę? Aha, bo on nosi kapelusz. Jeszcze chwilę ponosi ten kapelusz. A w nagrodę dostanie super uber kapturek. Plus 5 do siły i plus 5 do wytrzymałości. Jeszcze dodatkowo plus 5 AC. W sumie cholernie jest chyba najbardziej magiczny przedmiot w tym momencie, który mamy. Dostał go właśnie. Ty, popatrz jak w ogóle... jak on wygląda. Jak prawdziwy, normalnie wojownik z kapeluszem, z takim płaszczykiem. O Jezu. Sieje grozę i postrach. To jest do sprzedania. To trzeba zidentyfikować. Żal mi tego, żeby to sprzedawać. A, jeszcze jest kolejny magiczny. A, weź sobie go. To idzie do ciebie. To zostaje póki co. To może sprzedam. To sprzedam. Trzeba zidentyfikować tylko to do sprzedaży. No, dobra, zrobię to szybko. W sumie już nie ma tutaj nic do uporządkowania. Looking for a identifying. Orzesz, mordę! Ale mamy szczęście, albo nie wiem co. Plus 11. Wspaniale. Okej, okay. Mogę coś sprzedać? To... Ostrożnie, żeby wszystkim nie nacisnąć. Plus 11 do obrażeń, a to? 3D4 plus 4. 2D4 plus 11. Plus 11. 11 do 20. 17 do 23. To mu zawężyło jak cholera. Ale to nie będę sprzedało tego drugiego, bo on jest zbyt fajny też sam sobie. To też jest w sumie dobre, 7 do 25, ale 17 do 23 nam się trafiło Master
Cutlass. No dobra, jeszcze sobie tutaj na chwilę do tego. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze tylko na sekundę do tej pani i przerwa. Spadaj, gości mi tutaj blokuje jakiś chłop. Dobra. Come again. Dobra, trzeba by nauczyć niestety w tym mieście, w wiosce. A, dobra, jeszcze pójdę czary obczaić szybko. Może będą nowe w końcu, czy nie? Powinny być. Trzeba kupić butelki jeszcze. Air, fire and fire. Protection from me. Tego nie mam chyba nawet. Coś mi się wydaje, że tego nie mam. Call me, mam protection from fire. Nie pamiętam, muszę sprawdzić. Chyba nie mam żadnych z tych czarów typu protection from firebolt. Tego na pewno nie mam. To chyba będzie nowy czar, który będzie używała Karolina. Nie, na pewno nie mam tego i tego. O, się teraz troszkę tutaj obłowiła. Będę się cieszyć. Alright. Off, pytaj, no to jednak źle. Okay. Jeden z tych czarów miała. Alright. No miała czar Protection from Cold. Spadaj. Inaczej. Aha, bo nie uda się sprzedać, kurde, czarów. No dobra, znaczy nie tutaj. Dobra, jeszcze zajrzymy do gildii ciała, znaczy nie ciała, tylko gildii siebie. Self, chyba tak się nazywa ta gildia. To mamy. Tego nie mamy. Lucky Day mamy, Bless mamy, Healing Touch nie mamy. Mind Blast chyba nie mamy. Mam nadzieję. Remove Fear mamy, okej. Okay. Protection, to nie. Protection from Poison to jest dla ciebie. Healing Touch to jest dla ciebie. Ej, zaraz, coś kupiłem tutaj. O, po pierwsze on to już zna. Aha, to Healing Touch był dla ciebie właśnie. Okay. Tak myślałem. Good show. Czyli kurde też... Dlaczego nie poprzyłem? No trudno, tam dwa czary nie poprzednio kupiłem. Mówić gorzej. Dobra, Healing Touch to jest czar dla Calmbiego, czyli on teraz będzie mógł troszkę sobie... Nawet najgorzej poleczyć jak na początek, ale potem ten czar będzie bezużyteczny. Tylko na początku się przydaje. Gry. A on dostał Mind Blast. Jeszcze brakuje mi tutaj jakiegoś, powinien mieć dostępny w tym mieście czar. Mind Blast to jest alternatywa na Harm. Ponieważ zadaje 5 punktów obrażeń plus 1 do 2 per umiejętność umysłu, a to jest silniejsze, ale kosztuje 4, a to kosztuje 3. Czyli w sumie może ten jest. Yes! Trochę słabszego, ale będzie oszczędzał na punktach magii. Nie wiem, czy to ma sens. A ona co ma? Ona ma teraz Firebolt. To jest tak zwany Old Reliable, stary, ale jary. Promień, czy promień, po prostu, no promień ognia w zasadzie, nie? Bolt. Teraz będzie używała Firebolt za 4 punkty magii, które zadaje 1 do 4 per umiejętności ogniowej magii. A jak tam wasze poziomy doświadczenia? Gdzie to? No jeszcze nie. Kurde, wolno im to idzie, nie powiem. I tyle w tym odcinku, tylko jeszcze pójdę kupić butelki. Jeszcze wolne, które mam poziom dopiero po gdzie to jest, trzeci. Gdzie ten sklep jest tutaj chyba? Pyk, pyk, a to też kupię, bo się przydaje. Dobra, na razie. A, mogę tu sprzedać to? Mogę. Na razie.
Thank you.